Pierwsze z nich, cytuję dosłownie, więc nie obrażajcie się panowie, brzmi ono tak. Ja mam pytanie. Tyle siedzieliście i nic w centrum nie zrobione. Ile ta ruina będzie straszyć jeszcze? Widać, za słabi jesteście, aby dać sobie z tym radę. Takie pytanie padło i to jest pytanie do oczywiście wszystkich kandydatów. Zaczynamy od jedynki, od pana Radosława. Szanowni Państwo, jest to problem nie od dzisiaj, to jest problem trwający już kilkanaście lat, również za naszej kadencji, całe 8 lat. Nie ukrywam, że były intensywne rozmowy prowadzone zarówno z właścicielami, nie będę wymieniał nazwiska, bo RODO obowiązuje. Było szereg spotkań z wszystkimi służbami typu nadzór budowlany, policja, sanepid. No po kolei wszystkie, które organy nie miały na to wpływ. Udało się tyle wywalczyć z tego wszystkiego, bo właściciele niestety są oporni i są właścicielami i tego terenu, tego budynku, trudno nazwać tego budynku, ruin. Natomiast no jest to na pewno problem do rozwiązania. Ja mogę tyle powiedzieć, jak zostanę burmistrzem. Postaram się jak w najszybszym czasie ten problem załatwić. Mam pomysł na to. Już poczynione mam rozmowy, bo to naprawdę straszy i tak jak powiedziałem, że Lubaków jest postrzegany tylko z kłótni, to również i z tego budynku. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę bardzo, Julka. Szanowni Państwo, oczywiście to jest problem, który nie jest łatwy do rozwiązania. W sposób administracyjny tego nie rozwiążemy, dlatego że prawo własności to jest święte prawo. Natomiast mam pomysł, jak to zrobić, ale to żeby zrealizować, to trzeba po prostu dżentelmeńskiej umowy pomiędzy pewnymi osobami. W tej chwili publicznie, w sposób taki jawny, oczywisty, nie mogę tego pomysłu zdradzić, ale to jest do zrobienia, do zrealizowania. Drodzy Państwo, czas biegnie, Pani Przewodnicząca, czas biegnie, tak? Mówię. Jak Państwo słyszeli, mamy plan, będziemy robili dżentelmeńska rozmowa, mamy na to pomysł, konkrety. Ja w programie wyborczym 5 lat temu nie miałem kwestii zamknięcia tego budynku, ale zaraz na początku kadencji zacząłem rozmawiać ze współwłaścicielami. Problem polega na tym, że jest tam spór sądowy między udziałowcami tej inwestycji. Natomiast my mieliśmy propozycję przygotowaną przez dział inwestycji, inwestycja celu publicznego do państwa, przedłużenie ulicy Pocztowej i wybudowanie tam drogi łączącej z ulicą Lubelską, przecinającą ulicę Legionów i wybudowanie tam miejsc parkingowych. Niestety całą tą propozycję moją zatrzymał konserwator zabytku. To jest konserwator zabytku, bo opiniowaliśmy to rozwiązanie z moimi współpracownikami i osobą prawną również chcieliśmy to załatwić. Niestety nie udało się to zrobić. Widzę szansę, żeby to wykonać. Ile już rozmów odbyłem z zasobnikami, to dziesiątka. Natomiast my mamy konkretny plan. I to niestety przepisy prawne. W tym przypadku organ jednoznacznie przyblokował nam, bo musieliśmy przeopiniować to rozwiązanie. To już zrobiona koncepcja. To jest rozwiązanie. Wtedy ta ulica wypadała bezpośrednio przez ten budynek, który musiał być zburzony. Zburzylibyśmy budynek, wypłacilibyśmy odszkodowanie właścicielom gruntów. Takie było rozwiązanie. Zresztą siedzący tu pan burmistrz Zwoliński wie o tym rozwiązaniu, nieprawdaż? Nic nie zrobił. Oczywiście, proszę Państwa, pan burmistrz ma w tym momencie rację. Widzicie, że nie zawsze w pewnym momencie go popiera. Natomiast ja powiem tak, jeżeli nie porozumiemy się z gminą żydowską, warszawską w tej sprawie, to niczego tutaj nie osiągniemy. Pamiętajcie, że w miejscu, gdzie stoi przedszkole, czyli ta ruina dzisiaj pana, ten przyżłobek, to była bóżnica. I konserwator zabytku niestety. Nie do końca się czuję uprawniony, żeby na to odpowiedzieć to pytanie, bo tam brzmiało ono, tyle siedzieliście. No ja jeszcze tutaj nie siedziałem, także czuję się, nie to, że czuję się niewinny, bo to jest problem, który wszystkich nas blokuje od lat. Tak? Pamiętam to przedszkole, tam chodziła moja córka starsza, tam buźniotek. To żłobek, tak, to kierowała pani Stykowa, jak pamiętam.
Jest to problem. Na pewno tutaj nie ma gotowej recepty, tutaj może pomóc tylko determinacja i konsekwencja w działaniu. No tutaj wszyscy. Do czego nawołał, czy pan Tadeusz, czy wszyscy inni razem? Długo to będzie trwało, ale na pewno można to zakończyć. Tym bardziej, że jest wielka potrzeba społeczna w Batowie, żeby ten temat w końcu zakończyć. I chyba żaden z nas, ktokolwiek by był burmistrzem, nie napotka żadnych przeszkód, a uzyska taką pomoc. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.